Trudniejsze pytania znałeś odpowiedzi. No, powiem ci właśnie na te łatwiejsze. Podchwytliwe, po prostu, nie? Jak to mam wybrać. Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Arachnohobia Hodowla Ptaszników. Dzisiaj nadajemy prosto z Katowic. Jest to kolejny odcinek z serii, gdzie sprawdzamy wiedzę Polaków na temat pająków. To znowu jest skam. Zasady programu mam nadzieję, że są wam znane. Odpowiadając na poprawnie 5 pytań z 6, zgarniacie 5 dyszek, a jeżeli wybieracie pytanie bonusowe, double or nothing, no to stówka, albo tracicie całą kwotę. Tak więc idziemy sprawdzać. No i tyle. To jest skam, kochani. Nie wierzcie mu. On bierze pieniądze po filmiku. Serio. To jest jak ekipa Freeza. Nie, Team X. Dobra, nara. Moi drodzy, mamy pierwszą osobę. Przedstaw się. Dzień dobry, Krzysztof, siemanko. Aleks jestem. Cześć, jestem Michał. Jestem Hubert. Skąd jesteś? Z Ostrowa Wielkopolskiego. Agnieszka. Krzysiu. I jesteście z? Z Rybnika. No też. No i elegancko, więc tutaj po blisku trafiliśmy rybniczanów. Pierwsze pytanko do was. Który z podanych pająków występuje w Polsce? Kątnik domowy czy tygrzyk paskowany? Kątnik domowy. I to jest ostateczna odpowiedź. Tak. Pytanie było, czy występuje w Polsce? Który z podanych pająków występuje w Polsce? Kątnik domowy czy tygrzyk paskowany? Kątnik domowy. Kątnik domowy. Kątnik domowy. Tak. Obydwa. No i bardzo dobrze, tutaj troszkę podchwytliwie chcieliśmy zacząć, ale dobrze trafiłeś. Pierwsza odpowiedź jak najbardziej poprawna. Co posiada silniejszy jad? Atrax robustus czy Homo sapiens? Atrax robustus. Atrax robustus. No nie wiem, czy ludzie mają jad, ale to chyba ten pierwszy ten. Pierwsze. Homo sapiens. Jesteś zdecydowany? Nie, Homo sapiens nie posiada jadu, więc chyba jednak ten drugi. No, to pierwsze, bo człowiek raczej nie ma jadu. No i to jest dobra odpowiedź. Jedna osoba się na tym złapała, więc... Ptaszniki z którego kontynentu posiadają najwięcej odnóży? Z Ameryki, z Afryki czy z Azji? To tyle samo chyba wszystkie, nie? Mają. Ptasznik ma tyle co każdy pająk, czyli 4, 8. Nie, muszę podać któryś z tych, jakby nie może być jakby inna odpowiedź, tak? Z Ameryki. Na pewno? Nie wiem. Podaj twoją odpowiedź, jaką uważasz. No, wszystkie mają tyle samo. Z Afryki. Może. Oni mają tyle samo w przypadku? No i to jest dobra odpowiedź. Ptasznik śnieżny, czyli z łaciny Heteroscodra maculata, występuje naturalnie w Himalajach czy w Afryce Centralnej? W Himalajach. To jest ostateczna odpowiedź. Nie, dobra, w Afryce Centralnej. Podchwytliwe, ale bym strzelał raczej Afrykę, bo w Himalajach chyba nie ma pająków, nie? Ptasznik śnieżny i jak jeszcze raz? To jest łacińska nazwa, Heteroscodra maculata. Wolnie? Heteroscodra maculata. Naturalnie występuje w Himalajach czy w Centralnej Afryce? W Himalajach. No to w Himalajach chyba, jak zimowy jakiś, nie? O ile jest w ogóle taki śnieżny pająk? Jaka decyzja? Zgadzam się na wszystko. W Centralnej Afryce. No i to jest dobra odpowiedź, bo tutaj podchwytliwe... Że nie ma pająki. Jest jeden gatunek, w sensie jest taka haploskomia Himalajana, ale to by było za proste. Czy w filmie Kevin sam w domu występuje ptasznik czy tarantula? Tam nie wiem, czy kojarzysz film, brat od Kevina hodował takiego pająka i użył go na przykład Kevin przeciwko tym dwóm złodziejom. Duży było, to chyba był ptasznik, tak mi się wydaje. Jeśli pytanie jest takie, czy rzeczywiście... Pytanie brzmi, czy to był ptasznik, czy tarantula? On go nazywa tarantulą, nie? Mi się wydaje, tego pająka. A wygląda jak ptasznik. No, też mi się wydaje, że jakby no, tarantuli chyba nie daliby. Ja bym powiedział tarantula, że to było. Ale rzeczywiście, czy po prostu czy oni powiedzieli, że to był ptasznik, czy tarantula? No nie, byłoby na filmie widać, że był to ptasznik bądź tarantula. Tarantula. Czyli uważacie, że to jest tarantula? Ja bym tak powiedział. Ja chyba nie. Ja bym powiedziała, że nie. Strzelam, że ptasznik. Myślę, że to była tarantula. No był to ptasznik z gatunku Afonopelma simani, ale bo dużo ludzi myli, nie? Ptasznika z tarantulą, bo tarantula są takie malutkie pająki, ptaszniki to są te, wiesz, takie typowo grube, masne pająki. Pytanie szóste, czy ptaszniki są żyworodne? Żyworodne... Nie. A co to znaczy, że są żyworodne? No właśnie, to jest kwintesencja tego pytania. Są żyworodne? Żyworodne. Nie. No tak. Żywe wychodzą, nie? Z tych z brzucha. No tak. Ale na pewno odpowiedź tak albo nie?
Odpowiedź jest tak albo nie. Ptaszniki, czy ptaszniki są żyworodne? Nie. O Boże, nie mam pojęcia. Tak? Nie, aczkolwiek tak czy siak odpowiedziałeś dobrze na 5 z 6 pytań. No i pytanie teraz, czy chcesz zaryzykować te twoje 5 dyszek, które aktualnie masz gwarantowane, czy chcesz polecić Double or Nothing z pytaniem o stówę? Chyba wezmę 5 dyszek. Dobra, dobra, no tak czy siak. Pytanie możesz dać, zobaczymy. Czy... Tak, to zrobimy, to co, zaczekaj. Dobrze, pani Sylwia z programu przekazuje 5 dyszek, a pytanie brzmiało w ten sposób. Do czego służą bulbusy? Do kopulacji czy do lokalizowania ofiar? Totalnie nie wiem, co jest bulbus. Ale jakbyś miał strzelić? Kopulacja? Takie YouTube'owe. Bulbusy to bardziej chyba do kopulacji. Do kopulacji. Bulbusy? Jak? Bulbusy. Do kopulacji czy do lokalizowania ofiar? Totalnie strzelając to, że do lokalizowania ofiar, ale to totalny strzał. Nie wiem. Do lokalizacji. Nie, do kopulacji. No, do kopulacji. No, dobrze, ale dziękuję bardzo. Tutaj ziomal też nagrywa jakieś filmiki, więc wpadajcie do niego. Jak się nazywa kanał? Hej co tam. Hej co tam, tak więc wpadajcie na kanał Hej co tam. No i teraz dziękujemy za udział. Następnym razem jak się spikniemy, to mam nadzieję, że zgarniesz nagrodę. Za niedługo robimy crossa, słuchajcie. Dokładnie, dokładnie. Merch, wszystko. Fajnie, dzięki bardzo za udział. No nic, w każdym razie Krzysiu, dzięki. 5 dyszek na flachę dzisiaj. No i tu byś miał stówkę, ale wybrałeś 5 dyszek. Tak czy siak, safe play. Tutaj Sylwia z programu podaje 5 dyszek. Dzięki bardzo za udział. To są typowo narzędzia kopulacyjne. No ale to tak czy siak, dziękuję bardzo za udział. No ciężko było. No ale szacun tutaj dla ziomala ten za udział. Tak więc dzięki bardzo. Dzięki. Ziomal w ogóle wygrał. Co wygrałeś? Jeszcze raz opowiedz to jako ciekawostkę. Zdobyłem medal mistrzostw Polski w biegu na 1500 metrów. No więc gratulujemy tutaj, prosimy w komentarzach o gratulacje. Dzięki jeszcze raz za udział. Dzięki. Powodzonka, trzymaj się. Możemy sobie to wrzucić do siebie na kanał tam na YouTubie. No. To jest kanał Arachnobia, ja ci tam. Słuchajcie, jeśli będzie pod tym filmikiem 10 tysięcy łapek w górę, to ja wystąpię i ja odpowiem na pytania dotyczące ptaszników. Także, nara.